Patriota, to znaczy to, że no, kiedy jest ojczyzna zagrożona, to trzeba o nią walczyć, jak to się mówi, do ostatniej kropli krwi, jak zajdzie potrzeba. No właśnie. Co to słowo patriota jest takim słowem, które ma wydźwięk taki trochę górnolotny. Dla mnie patriota to jest w gruncie rzeczy tubylec. Ten, który się uważa za mieszkańca wrośniętego w tą ziemię, na której się urodził i na której działa i na której, którą musi organizować w sposób dla siebie jak najlepszy. W przypadku narodu, no to jest patriotą ten, kto służy i robi coś dla dobra innych, dla dobra ojczyzny, prawda? Patriota oddaje swoje życie, gdy zachodzi potrzeba? Moim zdaniem to, że człowiek jest patriotą, to że coś wart, coś uczynił dobrego dla narodu i dla siebie. Lepsze życie, można powiedzieć. Patriotyzm jest no, odwaga. No i śmiałość. Patriotyzm jest obowiązkiem wobec mojej ojczyzny, którą bardzo kocham, wobec Polski i koniecznością służenia jej. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Patriotyzm właśnie to musi być wcielony od młodości. To jest obowiązek, to jest szczerość, uczciwość i przynależność do, tak jak do rodziny, tak przynależność do ojczyzny. Kochać ojczyznę swoją, kochać jakoś swoim życiem, starać się jej pomagać, a nie być jej ciężarem. Patriotyzm to przede wszystkim znajomość historii swojego kraju, swojego narodu, rodowo swojego narodu. I to jest pierwsza podstawa do patriotyzmu. I następnie szanowanie tych tradycji i działanie według osiągniętej wiedzy, która prowadziła nas raz na dobrą, raz na złą drogę. Bo ja rozumiem, że w tej chwili ceni się bohaterów nieżywych. Bo to się tak nie dzieje. I nawet władza obecnie lubi, prawda, tak zwanych położyć kwiatki na bohatera, którzy nie żyją. Nie, to nie o to chodzi przecież. Nikt nie szedł dla bohaterstwa, dla medali, dla oznaczeń, dla stopni. Nie. Chodziło o Polskę, o naród i wszystkim przyszłe pokolenia, żeby mogły mieć w spadku wolną ojczyznę. Więc dlatego moim zdaniem warto być, warto myśleć jak tubylec, czyli warto być patriotą.